Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tarocie tygodniowym od 1 do 7 kwietnia 2024 roku. Jak dobrze, że już mamy kwiecień, jak dobrze, że już mamy wiosnę. Powiem Wam, że pogoda wczoraj była wyśmienita. Byliśmy w Warszawie, chcieliśmy się w ogóle przejść po... Byliśmy z rodzinką. W Warszawie chcieliśmy się przejść po tej nowej kładce nad Wisłą, ale było tyle ludzi, że zrezygnowaliśmy i pojechaliśmy na cmentarz. Słuchajcie, umyłam tacie grób, tacie i dziadkom w zasadzie. Postawiłam świeczuszki, kupiłam nowe kwiatki, więc bardzo przyjemny dzień. Co tam jeszcze chciałam powiedzieć? Myślę, że tak wspaniały dzień na pewno zwiastuje resztę wiosny jako wspaniałą. No i tyle, kochani. Dzisiaj też będzie pięknie. Też będzie ciepło, więc korzystajcie. Ja, słuchajcie, nagrywam to w poniedziałek dokładnie przed 3, więc wleci to pewnie rano albo tak w okolicach popołudnia. No zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, no nie mogłam wcześniej przygotować tygodniówki, nie miałam przestrzeni, nie miałam czasu, miałam klientki, więc robię to dopiero teraz. No i tyle, kochani. Słuchajcie, nie gadamy, tylko lecimy standardowo. Przypominam, żebyście sprawdzili swój ascendent, księżyc oraz Wenus, to oprócz znaku słonecznego, bo być może właśnie znak słoneczny nie będzie Wam rezonował. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że dzisiaj nie zrobimy sobie... A, oczywiście zapraszam na mój Instagram, gdzie można usługi zamówić, w sensie rozkłady. Jeszcze na Instagramie. Także to tak. No i tyle, słuchajcie. Dzisiaj zrobimy sobie opcję bez kamyczków, dlatego że no już jest późno i nie mam tyle po prostu czasu na to, ile bym chciała. I tak te rozkłady dla znaków są długie, więc myślę, że to też będzie spoko. Kamyczki zrobimy sobie następnym razem. Także zaczynamy od baranka. Moje drogie baranki, Wy wchodzicie w ten tydzień z energią takiego zaglądania w przeszłość, dosłownie wspominania, rozpamiętywania, jak to było cudownie, jak to było wspaniale i może to dotyczyć różnych sfer. Ja Wam powiem generalnie rzecz biorąc, że pierwszy raz stawiam sobie karty z tą talią, ale patrzę też na odwrócone pozycje i wiecie co? Ja sobie, chociaż nie, myślę, że na jedno wyjdzie. Na jedno wyjdzie, bo baranki generalnie pokazują się na ten tydzień takie troszeczkę przeciążone emocjonalnie. O, tak bym powiedziała, troszeczkę przeciążone emocjonalnie, troszeczkę takie zmartwione. Ewidentnie tutaj gdzieś tam będziecie wracali do starych jakichś takich kwestii. W ogóle dlaczego ja sobie nie wzięłam tej talii? Słuchajcie, jeszcze sobie miałam dociągnąć z tej talii, a nie wzięłam sobie jej, a chciałam wiedzieć co i jak i dlaczego. No, standardowo. Oczywiście standardowo też na barankach zapominam, co tam miałam zrobić i się potem ogarniam, jeżeli chodzi o całą resztę. Dociągnę sobie. Dlaczego pokazuje Ci się takie stęsknienie, takie stęsknione? Co tutaj Wami kieruje, kochani? No, jakieś tam przeszłe zranienia, przeszłe rany, jakieś takie zadrapania. I ja generalnie rzecz biorąc widzę, że baranki, a zwłaszcza te w związkach, Wy nie macie takiego, wiecie, powodu do niepokoju, a przynajmniej ta grupa baranków, do której mówię, wręcz bym powiedziała, że baranki, do których mówię, mają przejścia z poprzednim partnerem, tutaj była jakaś przemoc, jakieś bardzo ciężkie rzeczy i tutaj to rozpamiętujecie, ale ogólnie Wy się pokazujecie bardzo spoko, jeżeli chodzi o taki ogólny rozrachunek. Ja sobie od razu przejdę do par. W parach widzę właśnie to, że jest spoko, ale widać też, że Wy patrzycie na całą swoją sytuację tak troszeczkę lękowo, trochę ze stresem, być może gdzieś tam patrzycie z pesymizmem, pesymistycznie, o, tak to powiem, patrzycie pesymistycznie na tą całą sytuację, a tutaj nie ma co, słuchajcie, głowa do góry, w ogóle pokazuje mi się baranek, który ma, baranica, który ma dwójeczkę dzieci, tutaj te dzieciaczki będą potrzebowały więcej, że tak powiem, zainteresowania, atencji w tym tygodniu. No zdecydowanie tutaj jakby widać to, że będzie trzeba dać więcej miłości.
Ale słuchajcie, no, baranki w parach mają w tym tygodniu ten problem, że po prostu patrzą pesymistycznie na wszystko wokół. I tyle. Nic więcej tutaj negatywnego nie widać. I dobrze by było otworzyć się na tą miłość partnerską. Dobrze by było po prostu, przepraszam sobie, muszę poluźnić paseczek w sztofroczku, bo normalnie aż mnie zaczęło boleć. Dobra. Ja widzę, że dobrze by było troszeczkę więcej optymizmu z siebie wykrzesać i mówię to serio, bo tutaj jeszcze wchodzą podejrzenia, tak? Jeżeli baranki są w związkach, to właśnie podejrzenia zdrady i tak dalej. Boże, ja muszę sobie batonika zjeść, wiecie? Zjem sobie oczywiście po barankach, ale teraz otworzę. Jakieś podejrzenia zdrady i tak dalej. Wy się w ogóle tym nie martwcie. Jeżeli miałabym patrzeć na ogólną sytuację dla baranka i patrzeć pod kątem właśnie jakichś zdrad i tak dalej, to jeżeli faktycznie byłoby coś takiego, to ja bym powiedziała inaczej. Wredna baba w pracy, która czyha na jakiegoś mężczyznę, ale jest to takie wredne czyhanie. Jest to takie wredne czyhanie, takie paskudne, po prostu wredne, paskudne czyhanie, takie typowe szczurzycowate, o, dosłownie. Także tak. Co bym chciała jeszcze powiedzieć? Chyba nic. Baranki, uspokójcie się. Tym bardziej się uspokójcie, bo tutaj... Okej, patrzę tutaj na tą cesarzową. Ja już wiem, o co chodzi. Faktycznie będą tutaj baranki, które będą podejrzewać partnera o zdradę albo o flirty co najmniej, dlatego że ten partner pokazuje się bardzo chłodno, bardzo tak negatywnie, buczy strasznie. I tutaj widać generalnie rzecz biorąc, przepraszam, że pani będzie go podglądać. Okej. Ale tutaj na tym podglądaniu na razie się kończy i tyle. Ewentualnie biorę pod uwagę to, że w niektórych przypadkach faktycznie może coś wychodzić na jaw. Faktycznie może coś w niektórych przypadkach wychodzić na jaw, ale słuchajcie, nastrojcie się pozytywnie i tyle. Nie ma co tutaj już od razu stresować się tym, co karty powiedziały. Po prostu bierzecie to jako taką myśl z tyłu głowy i tyle, i nie rozmyślacie nad tym, nie wiadomo ile. Jeżeli chodzi o singielki, no to tutaj słuchajcie, właśnie ten motyw bycia zdradzoną, motyw zdrady, motyw podglądania kogoś, właśnie też takie podglądanie, powracająca przeszłość. Słuchajcie, zaczęła się retrogradacja Merkurego, więc właśnie powracająca przeszłość, i też taka przeszłość, której nie chcecie, żeby wracała. Więc singielki, miejcie to na uwadze, że tutaj generalnie rzecz biorąc będą wracały te tematy z przeszłości. Pary już powiedziałam, jeżeli chodzi o pracę, może być tak, rozwiązanie umów, zerwanie współpracy, na takiej zasadzie, że jakaś współpraca może wydawała Wam się bardziej obiecująca i się okazało, że tak nie jest. Tutaj widać takie racjonalne dostrzeganie tego, że niektóre rzeczy tutaj po prostu działać nie będą. W skrajnych wypadkach też mogą być takie sytuacje, że na przykład nakryjecie kogoś na kłamstwie. No i chyba tyle, słuchajcie. Tutaj nie ma co więcej gadać. Uważajcie ewentualnie przy pieniądzach faktycznie na takiego, wiecie, złodzieja. Na złodzieja, czy nikt się nie kręci, kto chciałby Was okraść. No i tyle, baranki. Słuchajcie, ja Wam życzę udanego tygodnia, więcej optymizmu. No i tyle, buziaczki, lecimy do byczka. Dobra, byczki, jestem, zjadłam sobie, słuchajcie, kinderka, bo biorę silne leki. Oczywiście wziąłam lek na pusty żołądek i potem się ogarnęłam. No, ciekawe, dlaczego moje ciało akurat teraz chce coś zjeść. Dobra, w każdym razie, byczki, macie tutaj w ogólnej energii, powiem Wam tak, są trzy scenariusze. Po pierwsze, byczki mogły dostać jakąś wiadomość bardzo przykłą, bardzo przykrą, bardzo taką... Już tak powiem, wiadomość, która sprawiła, że wszystko Wam się osunęło pod nogami. O, okej? Okay? Tego typu rzeczy. Różnych rzeczy ona mogła dotyczyć, ale generalnie rzecz biorąc widać, w jakim jesteście teraz w stanie. Druga myśl jest taka, że mogłyście uniknąć jakiejś wieży, dosłownie, bo tutaj też jest taki scenariusz. Mogłyście uniknąć jakiejś wieży, mogłyście uniknąć jakichś przykrych zdarzeń, i jakby ta sytuacja po prostu Was przeorała. Ewentualnie Wy się bardzo czegoś boicie.
Ok, to jest trzeci scenariusz, że wy się bardzo, bardzo czegoś boicie. I teraz tak, dołożyłam sobie do tego, no i powiem wam, że widać, że wy jesteście w totalnej takiej, w totalnym, kurczę, chciałam powiedzieć, że macie rozpierducha, ale nie jestem w stanie tego normalnie powiedzieć teraz, ale widać, że was to męczy, ok? Może być tak, że ten stan może być konsekwencją źle podjętych decyzji. Może być konsekwencją tego, że na przykład ktoś, kogo kochacie, tak to nazwijmy, się nie odzywa. Może być też tak, że... I tutaj wkracza motyw, słuchajcie, bratnich dusz i bliźniaczych płomieni, dlatego że ja mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o byka, to ktoś byka kocha. Ktoś do byka coś mocnego czuje, ale takiego mocnego, że to nie są, wiecie, zwykłe rzeczy, tak? To nie jest coś takiego, och, kocham cię i tyle, tylko to jest coś więcej, jeszcze więcej, tak? Widać, że ta osoba się po prostu zamyka, okej? Okay? Ale może jeszcze biorę taki scenariusz, że możecie bardzo czuć swojego twin flame'a, swoją bratnią duszę. Możecie odczuwać emocje tej osoby, w ogóle energię i będzie dla was to wycieńczające. Dlatego dobrze by było po prostu gdzieś tam odreagować na przykład w pracy, ok? Ewentualnie jeszcze biorę pod uwagę taki scenariusz, że ktoś mógł byka odrzucić, zostawić, zerwać i tak dalej. I byk się pokazuje jako osoba, która myślała o tej znajomości, że, że coś z tego dalej będzie, że będzie z tego jakiś fajny związek, a tu dupa, nie będzie, niestety. Także tak to wygląda. Dobra, jeżeli chodzi o singli, singielki, single, widać, że wy jesteście po bardzo trudnych wydarzeniach w sferze emocjonalnej. No tutaj widać wręcz rozpad związku, odejście kogoś. Jeszcze biorę pod uwagę, dobra, powiem jedną z tych opcji, że są byki, które mogły się dowiedzieć o tym, że ktoś odszedł albo wam ktoś odszedł dosłownie na drugi świat. I to gdzieś tam złamało was wewnętrznie, tak? I zdajecie sobie sprawę z tego, że trzeba iść dalej. I powiem wam tak, no tutaj to bardzo mocno widać, zwłaszcza u Singi ten motyw rozpadu związku. Jaki ten rozpad był, nieważny, ale tutaj mocno widać odejście kogoś. I byki, którym ktoś odszedł, będą sobie układać życie na nowo, ok? Ale tutaj jest żałoba, deprecha i tak dalej. Ale... Ojejku, i tyle samotności jest. I teraz tak, jeżeli jesteście byczkami, które są wdowami, wdowcami, to albo po prostu odeszła wam inna bliska osoba, no to tutaj widać ewidentnie, że będzie przy was ktoś, kto będzie was wspierał i podnosił na duchu, na zasadzie stary, stara, nie łam się, albo dobra, to jest coś źle powiedziane, ale chodzi tutaj o coś takiego, że po prostu nie dadzą wam się złamać, okej? Okay? Te osoby i gdzieś tam zaplanujecie po prostu co dalej. Jeżeli chodzi o pary, no to słuchajcie, ja generalnie rzecz biorąc widzę tutaj ciążę bardzo mocno. Możecie zajść w ciążę. 4-4-4 widziałam na liczniku. Nieźle. Są byki, które będą zachodzić w ciążę. Więc uwaga, i ta ciąża może wyjść ze stosunku, w którym się zapomnicie i będziecie po alkoholu i w ogóle, więc tutaj uwaga na takie rzeczy, bo wiadomo, no... Dobra, nie będę tego mówić. Nie będę tego mówić, bo to są gdzieś tam moje takie prywatne przemyślenia na temat wpływu używek właśnie typu alkohol w trakcie robienia dziecka. Jaki to ma wpływ na rozwój płodu i tak dalej. Ale to co mówię, no jakieś tam moje prywatne przemyślenia, więc no nie będę się z tym dzielić. Ja myślę, że wy wiecie o co chodzi. Dobra, w każdym razie generalnie rzecz biorąc widać tutaj stabilność, zadowolenie, i to, że po prostu jest fajnie, tak? I uwaga na to zapomnienie się, ale jeżeli zajdziecie w ciążę, dziewczyny zwłaszcza, no tak, ogólnie dziewczyny, jeżeli zajdziecie w ciążę, to będzie to ciąża taka, że dziecko będzie się prosiło na ten świat, dosłownie. Na takiej zasadzie, że ta dusza po prostu będzie chciała zejść akurat do tego ciała,
na ten moment i tyle. I tyle. Tutaj dosłownie coś takiego mi się pokazuje, że zejście po prostu duszy z drugiej strony. Duszy, która chce się wcielić. Także nieźle. No, widać po prostu to i może być dziewczynka. Od razu powiem, że może być dziewczynka, może być dziewuszka. Chyba, że wy jesteście w ciąży i to jest właśnie ten taki moment, że dusza zstępuje po prostu do ciała dziecka i ja bardzo mocno czuję tutaj dziewczynkę. Także byczki, które są w ciąży, może być dziewczyna, byczki, które nie są w ciąży, uwaga na ciążę. Jeszcze jeden motyw, może wyjść jakieś kłamstwo na jaw, ale to jest taki czas. Dobra, jeżeli chodzi o pracę, no to tutaj w ogóle motyw zwolnienia lekarskiego, siedzenia w domu, zdystansowania się do świata. Także jeżeli są byczki w ciąży, to będzie bardzo pasować. Tutaj nie ma co więcej mówić, słuchajcie. Ja w ogóle widzę tutaj dużo wycofania u byczków. Jeżeli chodzi o finanse, to później i pracę. Opóźniające się sprawy właśnie związane z pieniędzmi. No i chyba tyle. Tutaj nie ma co więcej mówić, bo i tak jest bardzo grubo, byczki. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i jeżeli jesteście w ciąży albo chcecie zajść w ciąży, to zdrowej ciąży, przeżytej w spokoju. Moje kochane bliźnięta, w tym tygodniu zwróćcie uwagę i to taką szczególną na swoje zdrowie. Pokazujecie się jako osobki, które nie będą miały siły. I teraz tak, bliźnięta, które popiły zwłaszcza w święta, to się mocno pokazuje. W ogóle pokazuje się konsekwencja decyzji. No, okej. Więcej nie mówię, bo znowu się wysprzęglę i ktoś się obrazi. Po prostu tutaj pokazuje się osłabienie, ok? Głównie ja tutaj widzę bardzo mocno takiego poświątecznego kaca, ale słuchajcie, różnie może być, nie tylko przez takie rzeczy człowiek choruje. W ogóle nie, ale tutaj widać wpływ czegoś na cały organizm, ok? Wpływ używek, o Matko Boska, bliźnięta, weźcie wy po prostu, no co wy. I tutaj jest to robione ze smutku, więc bliźnięta, jeżeli pijecie, czy robicie cokolwiek innego, nie róbcie tego, kurde, wiecie, szkoda zdrowia, niezależnie od tego, jakie są powody, po prostu, jakie są powody. Generalnie rzecz biorąc, bliźnięta pokazują się w tym tygodniu wycofane i trochę smutne. Mogą Wam wskierać jakieś problemy z finansami, ale ja tutaj widzę generalnie rzecz biorąc bardzo mocno kwestie rodzinne, więc bliźnięta, które mają zamiar sprzedać coś, co należy do rodziny, to jeszcze się będzie opóźniać. Jeszcze biorę pod uwagę, że jeżeli na przykład będziecie coś wyceniać, to możecie być niezbyt zadowolone. Ale to nie jest też tak, że to się nie zmieni. Dobra, ja jeszcze dopytam. Czy to się zmieni? Czy ta sytuacja finansowa się zmieni? Za bardzo się denerwujecie. Za bardzo się denerwujecie. Dajcie temu czas. Tutaj są opóźnienia, ok? Widać mocno opóźnienia, ale to wszystko skończy się dobrze. Ale tutaj finansowo, no mówię, ja tutaj widzę takie stresy, jeżeli chodzi o rodzinę. Ale jeżeli traktujecie na przykład swoją pracę jako taki dom drugi i swoją rodzinę, no to ja bym powiedziała, dobrze by było jednak się zdystansować od tego i troszeczkę, aż tak bym powiedziała, zmienić postrzeganie tej kwestii. W ogóle w sprawach finansowych jeszcze nie do końca wszystko wiadomo, ok? Niezależnie od tego, czego to dotyczy, jeszcze nie wszystko wiadomo. Zwłaszcza jeżeli tutaj chodzi o sprawy rodzinne, majątkowe i tak dalej, to tym bardziej. Jeszcze nie wszystko wiadomo, to nie jest ten czas. Dołożę sobie. Piszczy mi w uchu. Musicie wytrzymać. Jeszcze trochę cierpliwości, dobra? Cierpliwości. Jeżeli są tu bliźnięta wdowy, to będzie szczególnie do Was. Musicie jeszcze poczekać. Jeżeli dla kogoś ma znaczenie niebieski motyl, to będzie to znak do Was. Od razu, jak zobaczyłam tego motyla, to od razu mi przyszło do głowy, że bliźnięta, których znakiem, Boże, które mają znak rozpoznawczy typu, nie wiem, widzę motyla i wiem, że to komunikat jest dla Was. Także jeszcze musicie wytrzymać. W małżeństwach, związkach, problemy związane z pieniędzmi. No mówię Wam, ogólnie pokazujecie się w tym tygodniu jako osoby, które mają po prostu mniej kasy, albo mają jakieś problemy z kasą, albo stresują się pieniędzmi i tak dalej, i tak dalej. I tego typu rzeczy tutaj się pokazują. Nie ma tutaj jakichś szczególnych dramatów, także no tyle po prostu. Dużo opóźnień, dużo takiego stresowania się i tyle.
Ale ogólny, w ogólnym rozrachunku jest opóźnienie. Jedno wielkie opóźnienie i też bliźnięta pokazują się jako osoby, które patrzą na różne rzeczy w sposób bardzo pesymistyczny. Także tutaj też trzeba będzie zmienić swoje nastawienie do różnych spraw. No i tyle. Jeżeli chodzi o single i singielki. Możecie się czegoś w tym tygodniu dowiedzieć. Okej. Okay. Możecie się czegoś w tym tygodniu dowiedzieć. Ktoś może się wysprzęglić z czymś. Przy retromerkuregu tutaj się pokazuje wracająca przeszłość. Ale powiem Wam jedno. Wejście z powrotem w to samo bagno, tak to nazwijmy, bo tutaj chodzi o nieudane związki, będzie skutkowało tym, że po prostu no wplączę Ci się znowu w ten bajzel, okej? Okay? Teraz tak, jeżeli ktoś wróci z przeszłości, to warto by było w tym tygodniu pozałatwiać sprawy właśnie związane z tymi relacjami, które się pokończyły, a które nie mają znaczenia. I teraz tak, ja jeszcze Wam bliźnię, to zrobię bonusowo rozkład na te kwestie finansowe związane z jakimiś tam sprawami, jakimi? Sprawami majątkowymi, bo tutaj bliźnięta będą się denerwować. O co chodzi? O co chodzi? Ja się dopytam inaczej. Czy do miesiąca bliźnięta będą wiedziały, o co chodzi? Albo inaczej. Nie, 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 wróćcie. Czy do miesiąca sprawy finansowe pójdą do przodu? Ale no mówię, jakby jeżeli na przykład zamierzacie coś sprzedać, to żeby to dobrze poszło, należy stworzyć więcej pracy. To po pierwsze. I to, słuchajcie, ja widzę w ogóle tutaj uwolnienie od jakiejś sprawy związanej z przeszłością, tak? I generalnie rzecz biorąc jeszcze widzę, że Wy możecie z daną sprawą dotyczącą finansów dla Was, z daną sprawą, odczuwać takie poczucie przegranej, tak, że kurde, nie wyszło, nie udało się to, coś ten deseń. Ale w ogóle tutaj widać wpływ mężczyzny, który czuwa. Nieważne, czy jest on tam po drugiej stronie, czy jest on tu. Po prostu czuwa. Ale tak, druga strona, od razu widać motyw żałoby po kimś, dobra. Ale jeżeli na przykład, nie wiem, rozwiodliście się, to tutaj też może być ta żałoba, ale generalnie widać to, że Wy, ruszając sprawę do przodu z finansami, ona pójdzie też, ale Wasz udział też jest potrzebny. Widać to, że jak Wy to ruszycie, to tak pięknie pójdzie. I co prawda rozstanie z daną sprawą, daną rzeczą, przyniesie Wam trochę łez. Ale kurczę, da Wam takie bezpieczeństwo i taki spokój Wam, Waszym dzieciom i tak dalej. No, ale no mówię, nie będzie to łatwe emocjonalnie i na pewno na swój sposób będziecie to przeżywać. Także kochani, kochane moje, droga do góry, głowa do góry, myślimy pozytywnie, patrzymy tylko pozytywnie, bo po prostu doładowujemy się dobrymi wibracjami. Także to tyle, lecimy do raczka. Moje kochane raki, rozłożyłam sobie dla Was karty, standardowo ogólna energia, single, pary, praca i finanse. I powiem Wam, że im dalej rozkładałam, to wyszła mi w ogóle jedna historia. Galimatias totalny, ale spróbujemy sobie to przetłumaczyć na takie normalne kwestie. Przede wszystkim tydzień obfitujący w możliwości. Nie wiem, chcecie nową pracę, chcecie zmienić pracę, zróbcie to. W ogóle tutaj, no mówię, otwierają się przed Wami nowe możliwości, więc naprawdę tydzień przecudowny. Ale jest motyw nadchodzącej wiadomości. Wiadomości, która no będzie trochę szokująca, więc jakby jeżeli są tutaj raczki, które spodziewają się tego, że gdzieś tam będzie ta przeszłość wracać, to jak najbardziej, słuchajcie. Ojejku. Kochani, może zacznijmy sobie od związków, więc ja generalnie widzę, jeżeli Wasz związek jest słaby, czujecie się samotnie, coś widziałam kątem oka, czujecie się samotni, samotne, to
słuchajcie, nie bójcie się nad wami, ktoś czuwa. Ktoś czuwa, coś czuwa, jesteście zaopiekowani, zaopiekowane. Jeżeli na przykład by was mąż robił wała, to naprawdę jesteście tak bezpieczne, że lepiej być nie może. Ja jeszcze staram się szukać jakichś pozytywów w tym, typu jakaś ogromna pasja między małżonkami, to jest. I to też bym powiedziała, ogromna pasja między małżonkami, ale ludzie, nie właśnie w tym tygodniu w żadne, nie wiem, używki, bo tutaj też się to mocno pokazuje. Będziecie się czuć po tym tragicznie, pokazujecie się jako osoby, które zapominają, zwłaszcza do tych raczków, które gdzieś tam piją czy biorą coś, Matko Boska, to od razu powiem wam jedno, tutaj generalnie rzecz biorąc widać, że piją, biorą, palą, cokolwiek, tak? Po prostu. Gdzieś tam mi się jeszcze, słuchajcie, pokojarzyło, patrząc na te karty. I tutaj widać ogromną pasję, ale też widać takie mało przyjemne samopoczucie po wszystkim, ok? Więc bierzcie to. A, jeszcze bym powiedziała, zmienione stany świadomości na zasadzie takiej, że nie będziecie sobą, ok? Tak jakby kobiety w was jakby wstąpiła, Boże, nie, to źle jest powiedziane, nie o to chodzi. Ale w sumie można tak powiedzieć, że stajecie się diablicami po czymś, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, jak jeszcze bym to chciała ująć, bo nie umiem tego ująć. Wiem, co chcę powiedzieć, ale nie umiem tego ująć. No mówię, z aniołów stajecie się diablicami, o, tak bym powiedziała. W ogóle jeszcze się pokazuje taki motyw, że dla swojego partnera błyszczycie, tak? Że jesteś taką mega hot laską, mega hot kobietą. To bym jeszcze chciała powiedzieć. Albo dosłownie diablica w łóżku. O, może tak, o. Okej? To już jeżeli mamy mówić o takich, wiecie, fajnych, dobrych rzeczach, pani Raczkowa, która jest na co dzień, przepraszam, ciepła, kochana, cudowna, potem staje się diablicą w łóżku. I tutaj... Nie mogę tego pokazać, bo to jest para gołych ludzi. Sorry. I co jeszcze bym chciała powiedzieć? W ogóle jeszcze tutaj się pokazuje taki motyw w relacjach, że poprawa sytuacji finansowej mogłaby spowodować to, że gdzieś tam oboje wzrośniecie i będziecie siebie bardzo chcieć. O, tak bym powiedziała. Dosłownie, tak jakby sytuacja się poprawia, więc ludzie lepiej na siebie patrzą i pozytywnie i chcą się kochać w ogóle. A zaraz sobie przejdziemy do tej ogólnej części, tylko najpierw podsumujemy sobie single. Tutaj no mówię powrót przeszłości, powrót jakiegoś marnotrawnego eksa, durnego. Patrzę, czy mi świeczuszki się ładnie palą. O, alarm. A gdzie to alarm? Aha, na dworze. Co ja bym chciała wam jeszcze powiedzieć, bo tak sobie myślę. Powrót eksa z przeszłości. Powrót eksa z przeszłości mocno się... Poczekajcie, ja muszę zobaczyć, co to za auto, bo ja się stresuję trochę. Dobra, Raczki, jestem, musiałam zobaczyć, które to auto tak wyje, bo już się wystraszam, że wyje nasze, nie? Już się wystraszam, że wyje nasze. Ale widzę, że nikt się tam nie kręcił po osiedlu, więc pewnie jakiś kocur przeszedł po jakimś aucie i tyle. Dobra, więc wracając do tego, u singli, singielek, powrót eksa marnotrawnego i on przychodzi z wiadomością. W ogóle jeszcze patrzcie, mi się w tej talii podoba karta ósemki buław, bo ona jest taka bardzo dosłowna, widzicie? Stoi sobie ziomeczek, słuchajcie, i przelatuje sobie orzełek z wiadomością przyczepioną do łapki. Do łapki? Tak to się mówi? Okej, dobra, dla mnie wszystkie zwierzątka mają łapki i są słodkie. W każdym razie tego typu rzeczy. I teraz przechodzimy... A, jeszcze bym powiedziała w finansach. Jeżeli miałabym już się przyczepić do pracy, to dobra komunikacja, dobra współpraca, w ogóle jeszcze w partnerstwach, czy to zawodowych, czy uczuciowych, też dobra współpraca. Ale tutaj w ogóle współpraca, która dobrze wpływa na finanse. Za Chiny ludowe nie powiem wam, o co chodzi. Tutaj się pokazuje i cesarz, i cesarzowa. Okej? Chyba, że jest dwójka przełożonych w pracy. Jest odmrożenie wszystkiego, dobre porozumienie, dobre kontakty. Nie mam się do czego po prostu przyczepić w tej kwestii. Ale jakbym już miała mówić o jednej historii,
która się mocno tutaj zarysowuje, to bym powiedziała, gdzie ja w ogóle położyłam tą kartkę, na której ja, tutaj. Jeżeli miałabym mówić o jednej historii, która mi się tutaj mocno zarysowała, to jest historia, słuchajcie, może być romans, ale nie musi, bo tutaj się pokazuje mega wkupiona baba. Ale babka, która sobie nawyobrażała nie wiadomo czego, ok? Babka, która sobie nawyobrażała nie wiadomo czego. Babka, która uskutecznia komunikację z żoną. Dosłownie. Tylko czy to zepsuje całą sytuację? Nie. Dlaczego? Dlatego, że widać, że to, co ona tutaj uskutecznia, wiadomości, które ona pisze, to są takie pierdoły i kocopoły, ubrane po prostu, ubrane jak ktoś, kto się ubiera na cebulkę, nie? O! A może ten alarm to jest znak dla kogoś? Nie, no dobra, nie będę pieprzyć bzdur, ale dobra. A może być tak. I ojejku, patrzę na tą sytuację, zawodowo mi się tak zarysowuje obraz, ale to mówię, to będzie dla jednej, może dwóch osób, może trzech, może jakiejś małej grupki, ale generalnie rzecz biorąc widać tutaj kobietę, która bardzo chciała jakiegoś faceta, stara się odmrozić jakąś relację, jej to nie wychodzi, robi to poprzez pisanie, komunikację taką, wiecie, typu messenger, jakieś inne komunikatory, ale jej to nie wychodzi i ona pisze, 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 wychodzi z uczuciem, jej to nie wychodzi i co więcej, ona dostaje kosza cały czas. I co robi? Uskutecznia tutaj wiadomość do żony. Uważajcie, dziewczyny, raki, bo tutaj jakaś bliźniągła naprawdę czai się i tyle, tak? Ale ja widzę w ogóle bardzo negatywne intencje ze strony tej kobiety i to takie chujowe, no. Okropne. I zazdrość w ogóle o to, że ona jest cudowna, ciepła, kobieca. I ta żona, partnerka pokazuje się bardzo mocno w kobiecej energii. Natomiast tutaj tej kobiecej energii nie ma. Jest kobieta w sferze zawodowej z bardzo męską energią. To jeszcze sobie podokładałam i tutaj widać mocno, mocno męską energię. W ogóle nawet nie mogę tego, nie mogę nawet, słuchajcie, powiedzieć, żeby tutaj był cień dark feminine energy. Nie mogę tego powiedzieć, absolutnie nie mogę, bo tutaj tego nie ma. No nie ma tego po prostu. Jest wredna baba, która czyha na chłopa, który, albo inaczej, chce się odegrać na chłopie, który ją odrzucił. Czy jej się to uda? Moim zdaniem się nie uda, bo nie uda się. Po prostu jakby tutaj jest ta wieża odwrócona, dziękuję bardzo, nie? Powiem Wam tak. Jak chcą ludzie odpieprzać takie akcje, to proszę bardzo. Jestem zdania, że to jest tak chora sytuacja, słuchajcie. Ale co mi do tego w ogóle, nie? Ja powiem Wam tak. Ja jestem osobą, która nie ocenia... Nie mogę po prostu, tak? Bo to jest nieprofesjonalne. Ale nie oceniam ludzi, ale oceniam zachowania. I naprawdę zastanawiam się, dlaczego ludzie postępują w taki, a nie inny sposób. Przecież to jest po prostu gdzieś tam zawsze szkodzenie sobie, tak? Nie wiem... Na przykład spójrzmy na związki trójkowe, relacje trójkowe, gdzie jest kochanka, mąż, żona. I naprawdę w moim poczuciu skrajnie rzadko, przynajmniej patrząc na to, co mam wśród prywatnych osób, skrajnie rzadko zdarza się to, żeby mąż odszedł do kochanki, a jak odchodzi do kochanki, to i tak wraca do żony. Więc dziewczyny przysparzają sobie... Matko Boska, karta mi stąd wypadła. Więc dziewczyny przysparzają sobie naprawdę wiele bólu. Poświęcają się i oddają energię mężczyźnie, który ma je w dupie. Tym bardziej, że... wiecie, kochanki nigdy nie patrzą na to, że to żona pierze brudne gacie facetowi. Fajnie, że mi karta spadła. Ale dzisiaj widać, mam Wam do pogadania trochę. Kochanki nie zwracają uwagi na to, że żona pierze brudne gacie mężowi i zawsze jest ta żona zła, a potem wychodzą takie sytuacje. Dziewczyny, Wy się powinnyście wspierać i tyle.
a nie sobie dowalać. Dobra, miśki, lecimy, nie gadamy. Pora na lwa. Moje kochane lwy, słuchajcie, jeszcze sobie podokładam karty, bo zastanawiam się, słuchajcie, o co tutaj chodzi. Znaczy, ja widzę, o co chodzi, ale ja chcę je podokładać jeszcze. Bardzo mocno zaznacza się komunikacja i próba ratowania przez mężczyznę czegoś. Próba utrzymania swojego wizerunku w dany określony sposób. Może to robić lew. Tak. Lew. A może robić osoba wasza. Jeszcze tutaj dołożę sobie. Muszę wiedzieć, o co chodzi. No! Ja pierdzielę, jakie jaja. Dobra, zaraz wam powiem. A tutaj też macie powroty w przeszłości. I uwaga, lwy. No ładnie. Ale nie. Dobra, jest okej. Okay. Chociaż nie do końca. Dobra, przede wszystkim panowie lwy, single. Tutaj się pokazuje odmrożenie uczuć. Ale wiecie, retro Merkurego, no to tego typu rzeczy są. Może być komunikacja internetowa przez komunikatory. Na zasadzie, Boże, jak ja tęsknię, jak mi było dobrze, jaka to jest cudowna kobieta. W ogóle panowie lwy patrzą na jakąś kobietę w taki sposób, że jest cudowna. Ok? Kobieta, która jest cudowna. Kobieta, która jest spełnieniem marzeń i snów. Ale niekoniecznie jest dostępna, dlatego że ma partnera. Okej, dobra, więc może sobie przejdźmy od razu do ogólnych energii i tutaj widać bardzo mocno komunikację, ale jeżeli by się wydarzyła taka rzecz, że jakaś tajemnica wychodzi na jaw i tutaj też jest ten motyw, to jakieś mleko się rozlewa i tutaj panowie będą starali się zachować status quo. Co ja wam radzę? Może nieco radzę, ale ja bym powiem wam, co ja bym zrobiła, gdybym wczuję się w was. Gdybym była w takiej sytuacji, to nie próbowałabym cudować. Generalnie rzecz biorąc tak, jeżeli chcecie, nie wiem, odegrać się na kimś, kto was skrzywdził, to oczywiście wiecie, no dobrze by to było zrobić inteligentnie i tak, żeby faktycznie dupa zabolała, ale też nie krzywdząc drugiej osoby, tylko pokazując jej, zrobiłaś źle, ponieś tego konsekwencje. Zrobiłeś źle, ponieś tego konsekwencje. Tego typu rzeczy. Panie lwice mogą mieć do czynienia z takim czarodziejem wręcz. Dosłownie facet, albo manipulant, albo taki czarodziej, czaruś. Ktoś, kto wie, jak zakręcić i tak dalej. Ale i teraz tak, jeżeli zerwiecie z kimś jakieś mleko się rozleje i tak dalej, no to tutaj będzie coś takiego, że jeżeli będziecie starać się kogoś ujarzmić, to absolutnie wam się to nie uda. Facet pokazuje się jako ktoś, kto ogra was 10 razy i wy możecie sobie mówić, przepraszam bardzo, moje drogie lwice, wybaczcie, ale muszę wam to powiedzieć. Wy możecie sobie mówić, że jak mu, w ogóle z czym do ludzi i tak dalej, ale no widać, że tutaj on ma jednak was w garści, on wie, jak wam jej zagrać, tak? No lwice są jednak oddane emocjonalnie, więc no, no nie mówcie, że nie. No i dobra, słuchajcie, do czego tutaj przejść? Single omówiłam, panów omówiłam, wrażenie sytuacji, komunikacja, nawet nie tylko panowie, ale ogólnie może być komunikacja taka, wiecie, przez Messenger i tak dalej, która wraca. No i teraz tak, jeżeli chodzi o związki i relacje, to powiem tak, bardzo spoko, aczkolwiek mężczyzna się tutaj pokazuje jako ktoś, kto będzie pyskował. Jeżeli jesteś partnerką, żoną, będzie Ciebie wspierała jakaś kobieta, ewentualnie jeżeli jesteś lwicą, jesteś matką, to pokazujesz się jako wsparcie dla kogoś, kto, dla partnerki, dla partnerki syna, dla żony syna pokazujesz się jako wsparcie, dla synowej, dosłownie. Na takiej zasadzie, dobra, ja Ci pomogę, ja tutaj ogarnę, żeby wszystko było dobrze. I tutaj jest dosłownie stawianie jakiegoś pyskatego mężczyzny do pionu. Na takiej zasadzie, weź ty człowieku już ryj, zamknij i po prostu przestań się kompromitować. Dosłownie, pani lwica, która jest mamą, i ma synową, będzie tą synową wspierać. Co jeszcze się pokazuje? Dziecko się pokazuje, dzieciaczek spod znaku wody, ryberak skorpion. Proszę tutaj dzieciaczka otoczyć opieką bardzo mocno. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? W związkach jakieś wydatki się pokazują w
tym tygodniu, tylko takie, wiecie, wydatki, które będą bardziej procentować w przyszłości. Będziecie między czymś wybierać. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Chyba tyle. Jakbym już miała w skrajnych przypadkach mówić o tych wszystkich jakichś zdradach i tak dalej, to bym powiedziała, że mężczyzna może zwracać uwagę na kogoś w pracy i tyle. Ale to już w skrajnych przypadkach i może się tego wypierać. Na zasadzie, jeżeli żona, partnerka wyczuje, to on mówi, nie, to nie jest moja ręka, ja nie zwracam uwagi na tą babę. Ona jest brzydka, gruba, wstrętna i tak dalej. Swoją drogą dziewczyny, oni zawsze tak mówią. Oni zawsze tak mówią, zawsze mówią, że baba jest wstrętna, brzydka i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu klasyk, błagam. I słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę, no to ja uważam, że lwy sobie poradzą, ale tutaj jest dużo Matko Boska. Ale tu jest dużo nerwów, nawet bardzo dużo. Mogą być konflikty w sferze zawodowej, takie coś kurczę, że muszę wybrać, co zrobić i tak dalej, żeby jakoś dalej z tym pójść. W tym tygodniu bardzo mocno słuchajcie swojej intuicji. Ona będzie w Was uderzać. Panowie mają się nie martwić po prostu. Mają się nie martwić. Wy sobie ze wszystkim poradzicie. Jeżeli coś ukrywacie przed partnerką, to wyjdzie. Co ja bym chciała jeszcze powiedzieć? Chyba nic. Wszystko, słuchajcie. Myślę, że możemy lecieć do panny i zaraz będziemy mieć połowę zodiaku z głowy. No powiem Wam, że bardzo taki... Na pewno ten tydzień będzie przyjemniejszy niż poprzedni, okej? Okay? Ale jeszcze słuchajcie, przygotujcie się na zaćmienie słońca chyba? Słońca, tak mi się wydaje, które będzie w przyszłym tygodniu, a może księżyca, ale mi się wydaje, że słońca, które będzie 8 i tutaj jakby, no te sekrety będą na jaw wychodzić, tak? I nawet bym powiedziała, że do 2 miesięcy. Ale kochani, to tyle. Lecimy w takim razie do panieneczki, kochanej. Moje drogie panienki, zastanawiam się, czy mam jeszcze dokładać jakiekolwiek karty dla Was. Bo ten rozkład jest bardzo klarowny i fajny. Ja generalnie widzę tak. Jeżeli jesteś kobietą, singielką, będziesz bardzo mocno bronić swoich granic. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? W małżeństwach dobry mąż, super. I teraz tak. W tym tygodniu unikajcie używek, bo będzie Was bardzo kręcić. Po prostu strasznie tutaj się pokazują okropne i nieprzyjemne konsekwencje. Jeżeli chodzi o ogólną energię, pokazujecie się bardzo fajnie jako osoby, które są w trakcie przemiany. Jakaś przemiana w Was zachodzi, bądź wokół Was, bądź w Waszym życiu. No i widać tutaj, że no to będą dobre zmiany. Bardzo dobre zmiany, które wpłyną na Wasze dalsze życie. I widać, że Wy podchodzicie do tych zmian bardzo intuicyjnie, bardzo z sercem przede wszystkim. Więc fajnie, ja bym powiedziała tak. Tym bardziej, że w ogóle... Fajnie podchodzicie do tych zmian, to po pierwsze, bo finansowo, jeżeli widać tu, finansowo widać u Was brak równowagi, o, tak bym chciała powiedzieć, nie mogę się wysłowić, ale widać, że ta równowaga przyjdzie, Wy się odkujecie i zrobicie w to fajny, opłacalny dla Was sposób. I teraz tak, jeżeli chodzi o singli, singielki, no to... Panny, single i singielki będą singielkami i singlami, dlatego że tutaj się pokazuje zakończenie jakiejś relacji po prostu, tak? I ja widzę w ogóle, że w niektórych przypadkach nawet przez zdradę. Nawet nie, że nawet przez zdradę, zdecydowanie przez zdradę. Widać tutaj dużo energii przemocy w jakiejś relacji. Widać tutaj to, że dosłownie musiałyście walczyć z całych sił, żeby wszystko po prostu gdzieś tam było dobrze, żeby wszystko Wam się poukładało, żeby po prostu, żebyście przetrwały, tak? Zobaczcie sobie mój TikTok. Jest tam filmik Potwór w ludzkiej skórze. To dosłownie z tym mi się kojarzy, wiecie? Także to tyle. Panny, single, nie mam co więcej mówić, ale jeżeli już bym miała się tam przyczepić, jakieś tam motywy, słuchajcie, romansów, to bym powiedziała jedno, no jeżeli panny mają romans, no to on nie będzie przyszłościowy, on tutaj nie wyjdzie Wam na dobre, jeżeli chodzi o kolejne miesiące, jak nie lata.
już nie mówiąc o tygodniach, tak? To jest jakaś skrajnie po prostu beznadziejna sytuacja i widać, że to potrzebuje po prostu już zdecydowanego rozwiązania. Jeżeli chodzi o małżeństwa i związki, to fajnie. Tutaj decyzje finansowe, pójście dalej, wybór czegoś. Może Was to trochę po portfelu przetrzepać, ale tutaj widać, że wszystko będzie dobrze. Wasz partner będzie miał głowę na karku i nawet jeżeli Wy nie będziecie miały głowy do czegoś, w ogóle tutaj się pokazuje Pani w ciąży. To jeszcze powiem. Jeżeli nie macie głowy do niczego, to on tutaj wszystko ogarnie, więc super. I jeszcze a propos ciąży, to tutaj też takie kwestie jak lęki, jakieś tam trudności emocjonalne się pokazują i tyle, tak? Więc jeżeli jesteście w ciąży i oglądacie tarota, to bierzcie to naprawdę na dystans, bo po prostu no, widać tutaj, że dużo będziecie sobie wkręcać. Jeżeli chodzi o finanse i pracę, no to mówię, czuję cały czas tą ciążę, że mówię do kogoś, kto jest w ciąży, dlatego że... aha, i się zastanawiam, czy nie, jeżeli... czy będzie cesarka, jak będziecie rodzić? Niektóre z Was, bo tutaj widać możliwość cesarskiego cięcia. Ale jeżeli chodzi o finanse i pracę, to ja widzę tutaj w ogóle zdystansowanie się do pracy zwłaszcza i, że tak powiem, oddzielenie w ogóle tej sfery życia od każdej innej. I widać tutaj, że będzie to spowodowane jakimiś tam potrzebami emocjonalnymi, kwestiami emocjonalnymi. Widać tutaj coś nowego, jakiś nowy etap przed Tobą, tak? I to, że Ty się regenerujesz. Jeżeli nie masz teraz pracy, to no to bo tutaj widać zakończenie jakiejś pracy. Tutaj nowa praca przyjdzie, będzie to praca fajna, ale najpierw odpocznij i zdystansuj się do wszystkiego, bo naprawdę warto. Wow, super. Ja w ogóle widzę, że dużo rzeczy w Twoim życiu się teraz dzieje, bo ma się zadziać. I przyjmij to po prostu. I w ogóle tutaj się pokazuje tydzień olśnień. Tydzień czystego umysłu. Ale jeżeli jesteś w ciąży, to uważaj, bo może być tutaj trochę z tym gorzej. Panie w ciąży są bardziej wrażliwe niż panie, które nie są w ciąży. O, tak bym powiedziała. Kochani, fajnie, bo szybki rozkład dla panny, ja to propsuję, bardzo fajnie, także nie gadamy i lecimy do wagi. Drogie wagi, słuchajcie, no ten tydzień będzie dalej taki specyficzny, co dopiero było zaćmienie chyba w wadze, no tak, bo teraz słuchajcie, kończymy ten okres, gdzie Matko Boska, co to było, słuchajcie, ja pamiętam, że mi mówiła astrolożka coś na osi baran waga i że to trwało od października, od 14 października, teraz do tego kolejnego zaćmienia, które będzie. Tak mi się wydaje. Ale wiem, że dla wag, koziorożców i jeszcze chyba paru znaków, dwóch, trzech, oznaczało to koniec problemów, jakieś takie karmiczne zakończenie. Baran, waga, koziorożec i ktoś tam jeszcze. Jakieś koniec, zakończenia różnych takich rzeczy. I tutaj się to mocno pokazuje. Słuchajcie, Wy wychodzicie w tym tygodniu z taką energią, że no jakieś mleko się rozleje chyba. I tutaj się pokazuje rozczarowanie swoją sytuacją osobistą. Albo rozczarowanie, ale tutaj się pokazuje partner przy pracy, pieniądzach, ale może być to na zasadzie na przykład, że dowiecie się czegoś o swoim partnerze, co nie jest zadowalające, albo stwierdzicie, że on tak się zachowuje, że po prostu gdzieś tam nie macie ochoty dalej tego rozgrywać, kontynuować i tak dalej. Po prostu nie macie na to ochoty najmniejszej. Dosłownie to jest coś takiego. Albo może on Wam coś takiego powiedzieć, chociaż no to się nie pokazuje, wiecie, on się nie pokazuje źle, o tak bym powiedziała, w takiej ogólnej energii, tutaj patrzymy na tą ogólną energię, on się nie pokazuje źle, tutaj się pokazuje taka sytuacja, że może przyjść coś do Was, co będzie rozczarowujące i tyle, okej? Okay? To będzie rozczarowujące. Jakaś sytuacja z przeszłości może wrócić, że tak powiem, i zawrócić po prostu tym wszystkim. Tym bardziej, że tutaj w sferze zawodowej pokazuje się w ogóle komunikacja typu messengery, Facebooki, to samo. SMS-y, Whatsappy i te inne.
No i słuchajcie, ja widzę generalnie rzecz biorąc, że może być to albo wiadomość od kogoś do Was, nie wiem, od kogoś, komu się podobacie, albo właśnie, jeżeli Wasz partner na przykład podejrzewacie o coś go, to może być tutaj motyw tego, że on się z kimś komunikuje, ale tutaj jest w ogóle dużo takiego intelektu i czegoś takiego, że oddzielacie albo on oddziela ziarno od plew i bardzo na coś uważa, słuchajcie. Ale tutaj widać, że jeżeli coś ma wyleźć, to wylezie. Co prawda Wy jesteście chronione wagi, tak? Ale widać, że coś może wyleźć. Jeżeli jesteście singielkami, no tutaj się pokazuje relacja z mężczyzną, który już kogoś ma. Co więcej, on będzie chronił swoją rodzinę, swój związek, swoją rodzinę i on Wam dosłownie da popalić. Okej. Ja powiem jedno, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to jest to dla Was... To jest to dla Was dobre, dlatego że po prostu ta relacja nie pokazuje się przyszłościowo i Was dosłownie coś chroni przed tym, żebyście właziły dalej w tą sytuację emocjonalną. Dobra, co jeszcze bym chciała powiedzieć? Tak do tych kwestii partnerskich, to zaraz dopowiem. Ogólnie tutaj się pokazuje motyw takiej dwulicowości, tak? Że ktoś, kto jest z Wami, ma jeszcze kogoś. I tyle. I Wy pokazujecie się jako osoby, które gdzieś tam żyją nadzieją na to, że to wyjdzie. Nie, nie, dajcie sobie spokój w ogóle najlepiej, bo to nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Dobra, jeżeli chodzi o związki, związki i małżeństwa, no to tutaj się pokazuje coś takiego. Żyjcie sobie spokojnie, jest wszystko fajnie, ale nagle tutaj tracicie do czegoś siłę, tak? Dlaczego? Patrząc na ten ogólny rozkład, mam takie poczucie, że może wrócić jakaś przeszłość i tutaj dosłownie jakieś mleko się rozleje. No i powrót do tego, co było takie zajebiste, może potrwać trochę dłużej. Ale ja tutaj widzę zakończenie jakiegoś cyklu. Tym bardziej widzę, że po zakończeniu tego cyklu, jeżeli tutaj coś wylezie i Wy się dowiecie, to okej, możecie się poczuć słabo, może być źle, ale to się pokazuje tak dla Was dobre, dlatego że ta sytuacja i atmosfera tutaj się oczyści. Po prostu atmosfera się oczyści, wszystko już będzie wiadome. Wasz partner jest w Was bardzo zapatrzony i tutaj widać, że słuchajcie, no nie ma takiej siły, która mogłaby Was rozdzielić, ewentualnie gdzieś tam osłabić, ale na pewno Was nie rozdzieli. Ja w ogóle widzę tutaj energię czegoś, co traci znaczenie, w sensie gdzieś tam było trujące w przeszłości, ale to jest do przerobienia, Wy wyjdziecie z tego silniejsi oboje, okej? Okay. Proszę sobie dołożymy, co tutaj chce nam się pokazać. No proszę. Wow. No ale mówię, tutaj ewidentnie, wow, ja pierniczę, nieźle. Mówię Wam, to jest motyw, który Wam się pokazuje od tygodni, ale Wy z tego wyjdziecie. To prawda, widać tutaj, słuchajcie, sekret, jakiś sekret, okej, okay. On wyjdzie na jaw. On wyjdzie, z tym wyjdzie. Nie ma siły, żeby nie wyszło. Ale widać bardzo mocno, że nawet jak to wyjdzie, to nie będzie aż tak rażące, jak Wy myślałyście. I Wy pójdziecie dalej. Będziecie silniejsi. Jakbym miała się przyczepić jeszcze do tej pracy, chociaż nie. Chociaż w pracy więcej uczuć się pokazuje, ale może bym Wam po prostu bardziej powiedziała, żebyście się skupili i skupiły na sobie. Dobra, wagi, jeszcze zobaczę jedno, bo tutaj ja mam trochę wag na czytaniach prywatnych i wiem, że Wy macie ten sam motyw, ale słuchajcie, ja nie jestem jakąś tam sknerozdziercą. Sprawdzę tutaj ogólną sytuację, jak się przedstawia, bo no jest to bardzo, bardzo ciekawe, słuchajcie, dobra, wagi. Zobaczymy sobie, czy sprawa, o której myślą moje wagi, ale nie tylko, słuchajcie, nie tylko wagi z czytań prywatnych, ale też wagi, które piszą do mnie, słuchajcie, potem wiadomości, że moje czytanie tutaj na YouTube jest sprawdziło. Więc... dobra, wagi. Zobaczymy sobie, czy... Poczekajcie, zobaczymy sobie, bo cały czas macie ten motyw, tak? Jakiejś prawdy, która wychodzi na jaw. I to jest bardzo fajne. Bardzo fajne, ale dobra, to tak.
patrzymy. Czy prawda dla wag wyjdzie w tym tygodniu na jaw? Inaczej, wagi. Czy prawda wyjdzie w tym tygodniu na jaw? Poczekajcie. Pokazuje się to wyjście na jaw. Ze strony wrednej baby. Ze strony wrednej baby, ale wy macie się do tego przygotować na zasadzie wychillować, wyluzować, zająć się swoimi sprawami, swoim życiem. Wy tutaj wy i tak jesteście wygrane. Tutaj widać, że generalnie rzecz biorąc w przeszłości było coś takiego, jakaś głupota. Dosłownie jakaś głupota. I matko kochana, jak mi te karty lecą. Zadałam takie drażliwe pytanie. Ale słuchajcie, ja widzę ewidentnie, że tutaj jakaś prawda chce się ujawnić. Dobra. Jeszcze dopytamy do 2 tygodni. I są długie czytania dla znaków. Zauważyliście? Zauważyłyście? Jest komunikacja, słuchajcie. Komunikacja. Cały czas mam tą komunikację, słuchajcie, messengery, Facebooki i inne. Jest komunikacja. Ale mówię, ja mam takie wrażenie, że to by musiało być sprowokowane tym, że komuś się totalnie coś odklei, nie? Na zasadzie ktoś się napije i wredna baba się napije i po prostu tutaj wyskrobie coś. To jest cały czas, słuchajcie, jeden motyw i kurczę, ja pierdzielę. Ja mam takie wrażenie, że pewna grupa ludzi, nie chodzi o to, że jacyś ludzie konkretni, których znam, tylko grupa ludzi na świecie, tak? Jesteśmy podzieleni na grupy, które mają swoje lekcje karmiczne, tak? I ta grupa wag, do której mówię, musi to rozwiązać tu i teraz. Dlatego te okoliczności tak czy inaczej będą ku temu sprzyjające, by czegoś się dowiedzieć. Zaraz Wam zrobię to czytanie miłości, bo naprawdę. Ale słuchajcie, jeszcze nie pokazało się dalej, tam. Tak. Nie wysłowiłam się. Jak to się dla Was skończy? No, wyskoczyła Wasza karta, sprawiedliwość. Więc jakby, słuchajcie, no tak ma być. No tutaj na pewno będzie jakieś zatrzymanie, jakaś pauza w życiu, ale mówię, Wy wyjdziecie z tego lepiej. Sąd ostateczny cały czas ewoluujecie w jakiejś sytuacji emocjonalnej, ku fortuny. Słuchajcie, wszystko, co się dzieje dla Was, dzieje się w najlepszym dla Was czasie. I tak ma, kurde, być. A mówię to, bo wiem, że są tutaj wagi, które są zmartwione jakąś taką sytuacją emocjonalną. Czego by ona nie dotyczyła, to musi się zadziać i skończyć lada, moment. Dajcie sobie czas tak od 2 tygodni do 2 miesięcy. I głowa do góry, wagi, bo naprawdę nie ma co się w nadmiarze stresować. Nawet słuchajcie, teraz wyskoczyła Wam karta Słońca, więc chill. Moje drogie skorpiony i skorpionice, ja generalnie widzę, że Wy w tym tygodniu będziecie w takiej energii. Będą tutaj skorpiony niezadowolone z pracy. I teraz tak. Teraz będą wybory samorządowe, ok? Z tego co wiem, tak? I powiem Wam jedno. Wam to się bardzo mocno pokazuje. Bardzo mocno. Bardzo mocno sfera zawodowa. Bardzo mocno w ogóle kwestia ludzi wokół Was. Strasznie mocno. Ja powiem Wam, że od czasu do czasu pojawiały się pytania o to, czy będzie czytanie jakieś na politykę, sytuację w kraju, nie wiem, sytuację z Putinem i tak dalej. Ja tego nie robię. Ja pamiętam, jak raz zrobiłam coś takiego i miałam po prostu taki wylew z takiego po prostu szamba na profilu, że ja nie chcę tego robić, kurczę, ale tutaj Wam powiem. Jeżeli macie jakieś plany związane ze zmianą i tak dalej, bo tutaj widać jakieś nowe początki, które Was czekają, ale to nie są złe początki, to powiem Wam jedno, no... Będzie dobrze. Wy macie się nie martwić, to na pewno. Jeszcze się dopytam. To sobie odłożę. Czy przyjdą te zmiany w pracy, w polityce? Zwłaszcza jeżeli pracujecie w administracji. No, powiem Wam tak. Tutaj na pewno będzie walka bardzo duża.
Ale w ogóle weźcie wy mnie nie denerwujcie, bo to jest dużo myślenia pesymistycznego, ale tutaj się pokazuje generalnie rzecz biorąc to, że jeżeli chodzi o takie sprawy administracyjne, jakieś takie kwestie z pracą i mówię tutaj skorpiony, które pracują w urzędach i tak dalej, tu są jakieś oszustwa, no to trzeba zwrócić uwagę. Być może trzeba coś ujawnić, jeżeli wy coś wiecie, znacie jakąś prawdę o jakimś takim działaniu zakulisowym, które jest nieuczciwe, weźcie wy to powiedzcie, kurczę, ja się zastanawiam, dlaczego ludzie jak widzą jakąś nieuczciwość, to trzymają to i pozwalają na krzywdzenie innych, przecież słuchajcie, była ta Pandora, tak? Ile lat był trzymany taki syf, tak, że były dziewczyny molestowane i tak dalej. Przepraszam, ale muszę sobie posmarkać, bo katareczek mam. Dlaczego ludzie nie ujawniają po prostu takich rzeczy? Przepraszam jeszcze na chwilę. Dlaczego ludzie nie ujawniają takich rzeczy, tylko trzymają je w tajemnicy, pozwalają na to, żeby kogoś po prostu krzywdzić? Ja tego nie rozumiem. Ja powiem wam, że wiecie, ja jestem wagą. Mam na ascendencie Skorpio. I w ogóle widzę, że mnie to czytanie kompletnie nie dotyczy, nie? Co jest najśmieszniejsze. Ja w ogóle mam często tak, że u niektórych... Mam ulubionych tarocistów na YouTube i bywa czasem tak, że rezonują mi wszystkie trzy znaki z mojej wielkiej... Boże, moja cała wielka trójka. Czasem tylko dwa znaki, a czasem w ogóle żaden, no nie? I powiem wam, że tutaj też nic mi w ogóle nie rezonuje. Ja w ogóle skarżę się na to. Dlatego ja po czytania prywatne chodzę do innych. No, w każdym razie powiem wam, że generalnie rzecz biorąc widzę tutaj, że jeżeli pracujecie w administracji, polityce i widzicie, że coś jest nieuczciwe, że ktoś kłamie, powiedzcie to. I teraz do czego zmierzam? Ja całe życie, jak pamiętam, byłam taką niosącą sprawiedliwość. Wiecie, no jestem wagą, więc w sumie to nie ma się co dziwić, tak, słoneczną, więc nie ma się co dziwić, że to jest moje po prostu, to jestem ja. Niosę tę sprawiedliwość, niosę prawdę, w ogóle powiem wam, że jak ja sobie myślę, że ja miałabym skłamać, to normalnie mnie aż telepie, nienawidzę kłamstwa i w ogóle zdziwię się ludziom, którzy kłamią, bo to jest w moim poczuciu zajebiście trudne. Ale zawsze mam tą niosącą sprawiedliwość, jak widziałam jakąś nieuczciwość, to o tym mówiłam. Może dlatego mnie też dużo osób nie lubi. Bo po prostu nie lubię takiego braku autentyczności, nie lubię kłamstwa, nie lubię fałszywości. Fałszywości, tak się mówi? No, nieważne jak się mówi, wiecie o co chodzi. I też patrzę tutaj na to i mówię wam, nie trzymajcie takich rzeczy w sekrecie, dlatego że jak będziecie to trzymać i a możecie komuś pomóc tym, że wyjawicie jakąś prawdę, no to dla mnie to jest naprawdę zero-jedynkowy temat, tak? Patrzę, czy jeszcze jest włączony. Jest. Dla mnie to jest zero-jedynkowy temat, trzeba mówić prawdę, ta prawda może wielu osobom pomóc, może w wielu kwestiach pomóc, więc jeżeli widzicie jakieś podejrzane rzeczy, szemrane rzeczy, to błagam, mówcie to, bo to nie ma co, naprawdę nie ma co trzymać tego i tyle. Dobra, kochani. Także to jest ten motyw. Jeżeli chodzi o single i singielki, no to tutaj zwłaszcza pokazuje mi się w ogóle kwestia zawodowa. W sensie dużo osób w sferze zawodowej, single i singielki mogą być obserwatorami, obserwatorkami romansu. Mogą być też osobą uczestniczącą w romansie, ale to nie będzie do niczego prowadziło, to od razu mówię. Co jeszcze... Dużo mężczyzn będzie wami zainteresowanych. Bardzo. O Jezu, widać tutaj, że kobieta, skorpionica pokazuje się w tym tygodniu jako ktoś, kto jest taki bardzo sensualny, bardzo taki atrakcyjny. Ale będziecie bardzo atrakcyjne, skorpionicy, bardzo. Jeżeli chodzi o pary, no to bym powiedziała tak. Mężczyzna, okej, dobra. No i tutaj lecimy z tym wszystkim. Więc generalnie rzecz biorąc, w parach się pokazuje super, sielanka, ale słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, ja widzę, że partner wam Partner chce wam tą sielankę uskutecznić, dlatego że
tutaj jest, tutaj partner ma coś na sumieniu, ewidentnie. I on jakby stara się po prostu przez tą sielankę Wam, że tak powiem, być może wyciszyć obraz tego, co on robi, co on myśli. Próbuje jakoś to zamaskować. Dosłownie tutaj się pokazuje maskowanie, maskowanie. I teraz tak, z czym lecimy dalej? Pokazują się Wam nowe początki, jeżeli jesteście w związkach. Czy to jest nowy początek w związku, czy już jest, po prostu po związku, to nieważne. Ale nowy początek. Ale z czym to jest związane? Generalnie rzecz biorąc widać to, że Wy jesteście bardzo bezpieczne, zabezpieczone bardzo mocno i Wy możecie na ten nowy początek sobie pozwolić. Ale z czego to się bierze? Tutaj się w ogóle bierze z tego, że no, mogą przyjść do Was jakieś nieprzyjemne wiadomości, ktoś może się Wam poskarżyć, jakaś wredna baba. Wy możecie na czymś przyłapać partnera i możecie tutaj uskutecznić to, że po prostu no sorry mory gościu, okłamałeś mnie, dziękuję bardzo. Ja byłam szybsza, byłam lepsza, byłam mądrzejsza od Ciebie. Dosłownie to coś takiego. Ja Cię po prostu wycyckałam, ja wiem wszystko. I tutaj się pokazuje mężczyzna, który chociaż złapany jest za rękę, to mówi, że to nie jest jego ręka. To jest dosłownie ten motyw, także skorpiony, skorpienice, uważajcie. A zresztą ja Wam nie muszę mówić, żebyście Wy uważały, uważali, bo to niech inni lepiej uważają. Okej, dobra. W ogóle tutaj się pokazuje motyw kłótni, walki na zasadzie ja mam rację, ja mam rację, dosłownie. Skorpiony, skorpienice pokazują, że one mają rację. I jeżeli będziecie się żreć z partnerem, uważajcie na używki, alkohol i te inne takie. Nic nie pijcie, nie bierzcie, nie palcie, nic tego, takiego nie róbcie, bo tylko sobie zaszkodzicie. Pamiętajcie, wiecie, nie mówi się w ogóle o szkodliwości takich rzeczy, ale każda dawka płynów na A szkodzi i niszczy szare komórki. O tym się nie mówi. Ja tego nie rozumiem. To naprawdę robi ogromne szkody w organizmie. I tutaj no, widać bardzo, że będziecie gdzieś tam z tym partnerem wspierać się, walczyć. On Wam powie, że to nie jest jego ręka. Gówno, prawda, bo jest. Także to może być taki mocny tydzień. I tyle. No i chyba, tak właśnie spojrzałam, słuchajcie, bo myślałam, czy mam jeszcze Wam coś do powiedzenia, bo chyba nie. Jeżeli chodzi o pracę i finanse, to generalnie rzecz biorąc, skorpiony są bardzo negatywnie nastawione i tak jak mówiłam o tej administracji, pracy, polityce, Wy możecie myśleć, że nic się nie zmieni, że będzie do dupy, ale widać tutaj taki pesymizm, który jest bez sensu i w ogóle maskuje wszystko, co jest racjonalne i takie prawdziwe. Co więcej, problemy zdrowotne w tym tygodniu i jeszcze więcej bym chciała powiedzieć. Wy już tutaj dramatyzujecie i nastawiacie się na nowy początek, jak jeszcze nie wiecie, czy coś się wydarzy. Weźcie Wy mnie, nie denerwujcie. Wszystko będzie dobrze. Wow, sąd ostateczny, ale ten sąd jest w pozytywie pokazany. Jak na mnie tutaj wszystko się skończy dobrze, wow, i będziecie zadowolone i szczęśliwe, szczęśliwi, szczęśliwe, tylko Wy bez sensu dramatyzujecie, tworzycie sobie scenariusze, uwieszacie się na tych debilnych do dupy scenariuszach i same sobie szkodzicie. Weźcie Wy mnie, nie denerwujcie w ogóle. Skorpiony, weźcie wyluzujcie, te karty są takie, no, że Wy tego luzu nie macie, po prostu sobie włączcie amerykański luz i tyle, a ja lecę do strzelca i powiem Wam, że po czytaniach z ostatnich tygodni zastanawiam się, co strzelcom wyjdzie, także nie gadamy, tylko lecimy do strzelczyków, kontrola świeczek jeszcze, czy się ładnie palą, a co to białaś tak dziwnie pali? O matko kochana, jak dziwnie. Nie wiem. A, wiem, bo to jest papierek od tej świecy. Dobra, naklejka. Dobra, nie gadamy, słuchajcie, bo już tutaj uskuteczniam jakieś strachy na lachy. Lecimy do strzelca. Moje kochane strzelce, tego się spodziewałam. Tak jak mówiłam w ostatnich tygodniach, tak Wy macie mocne wydarzenia. Uwaga na rzeczy, które mogą Wam, że tak powiem, które mogą sprawić, że Wam się grunt osunie pod nogami, ok? Ja to mówię od razu i generalnie rzecz biorąc, ja widzę, że strzelce tutaj, zwłaszcza mężczyźni, uskuteczniają takie
myślenie perspektywiczne. Tak to mogę nazwać? Tak to się mówi? No nieważne, nawet nie chodzi o to, czy tak to się mówi. Cały czas muszę kontrolować te świece, wiecie co, bo jakoś tak, nie wiem, jakoś mnie to zaczęło tak stresować. Dobra, w każdym razie strzec uskutecznił tutaj takie myślenie, co będzie gdyby, tak? Jakie konsekwencje będą mieć moje działania przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. To jest dosłownie ten motyw. Pokazuje się przy strzelcach, mężczyznach, partnerka, żona. I teraz tak, mogą być w tym tygodniu problemy finansowe, albo strzelce, i teraz niezależnie od tego, czy jesteście facetem, czy babką, będziecie myśleć, jak rozwiązać te problemy finansowe, albo jeżeli myślicie o zmianie pracy, co zrobić, żeby było jak najlżej. I teraz tak sobie patrzę, co dalej, bo zapytałam się o Wasze samopoczucie, tutaj jako osobną grupę, i to jest takie, że... W ogóle jak to jest dziwne. Strzelce są takie pozytywne i w ogóle, chociaż wiadomo, nie wszystkie. Ale gdzie wy zgubiłyście swój entuzjazm? Gdzie się podział ten entuzjazm strzelcowy? No gdzie on jest? Bo chyba nie w dupie, no. No dziewczyny, chłopaki. Ja tutaj widzę bardzo mocno motyw, słuchajcie, gorszego samopoczucia. Ale wy pójdziecie przed siebie dalej, więc będzie dobrze. Jeżeli chodzi o singli i singielki. I teraz uwaga. Ja pierdzielę, z tego wyjdzie jedna historia. No jak nic. Może coś wyjść na jaw. Ktoś może z czymś wyskoczyć. Albo już wyskoczył. I generalnie rzecz biorąc, tutaj się pokaże jakaś wiadomość. Dotycząca mężczyzny. Czy to przez Was dana komuś, czy Wam przez kogoś, ok? Ale się pokazuje bardzo mocno. Ewentualnie, no, jeżeli Wy byście były kochanką, kochankiem, to Wy byście tutaj uskuteczniali coś takiego w stronę tej trzeciej, nie wiem, drugiej osoby, tak? Po prostu. Albo tutaj zrobienie komuś z dupy jesieni średniowiecze. Ja tutaj widzę w ogóle, że były nadzieje na relacje z mężczyzną, ale te nadzieje legły po prostu w gruzach i Wy sobie zdajecie z tego sprawę i idziecie dalej, więc tutaj bardzo ładnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o pary, tutaj jest taki motyw, wiecie, równowagi finansowej i ogólnie takiej życiowej, ale... Jeżeli chodzi o Was, to nie rozmawiacie ze sobą, nie gadacie ze sobą, jest cisza. Albo, uwaga, mężczyzna nie rozmawia z kobietą, która jest na terenie pracy, albo jest kobietą poznaną w sytuacji zawodowej, finansowej, jakiejkolwiek. Mężczyzna, który się zamyka przed jakąś kobietą, czy to Wy, czy to Wasz partner. Jakiś mężczyzna zamyka się przed kobietą, bo... chce zadbać o swoją równowagę i życiową w ogóle i o swoją rodzinę. I tutaj w ogóle się pokazuje kobieta, która mogłaby mu przynieść po prostu jakiś coś okropnego. Także ja wcale się nie dziwię, że tutaj strzelce mogą być, zwłaszcza mężczyźni, w takiej sytuacji emocjonalnej. W ogóle tutaj się pokazuje też właśnie siedzenie cicho i nieprowokowanie po prostu kogoś do jakichś działań. Jakichś zachowań. Ok? Dosłownie, to jest takie. Ja nie prowokuję wariatów. Dosłownie coś takiego. O, pociąg jedzie. I to jechał, słuchajcie, Intercity. No, Intercity albo Express. A to nie jest to samo? Dobra, nieważne. Jeżeli chodzi o sytuację. I teraz przechodzimy w sytuację zawodową strzelca i finansową. I tutaj nie widać finanse widać przy rodzinie, przy partnerce. Przy dzieciach, przy domu, u osób samotnych, u singielek, singli też. Ale to jest na zasadzie bycia przy kimś, a potem budowania swojej niezależności. Okej. Ale jeżeli chodzi o finanse i pracę, no to tutaj widać totalnie mężczyznę, który musi się liczyć z tym, że jakaś przeszłość powraca, że ktoś się odezwie i to może zaburzyć po prostu jego sytuację rodzinną. Okej? I będzie musiał wybierać. Jeszcze biorę pod uwagę to, że może pani zajść w ciążę i tutaj może się udać, że tak powiem, na spoczynek do domu. Okej?
Ale to są tego typu rzeczy. Nic więcej tutaj nie wymyślę. No jakby to jest takie streszczenie tego, co się pokazywało w kartach ostatnio. No tutaj widać to, że jakieś wydarzenia muszą się wydarzyć po to, żeby się sytuacja uspokoiła, ale słuchajcie, jest coraz bliżej tego uspokojenia, więc głowa do góry. Jeżeli to jest dla kogoś znak, to tutaj motyl, niebieski motyl będzie bardzo ważny. No i chyba tyle, kochani. Lecimy do koziorożca. I oby, bo już jest naprawdę, jest prawie rano. Jesteśmy, jest nad ranem. O, tak to nazwę ładnie, jest nad ranem. Jeszcze kontrola świeczuszek. Dobra, lecimy do koziorożca. Dobra, moje drogie kozy, słuchajcie. Wy się pokazujecie rewelacyjnie. Wyciągnęłam dla Was kartę ogólną i od razu było słońce, więc ja nawet nie będę dalej sprawdzać. Po prostu będzie zajebiście. I tyle, i przy tym pozostańmy. Wy będziecie swojej energii, zwłaszcza panie, super. Jeżeli mówię do pań, które są szefowymi, które są właścicielkami biznesu i tak dalej, to Wam nie będzie zbytnio spędzać snu z powiek. Jedynie tutaj widać sprawy sercowe, które ten sen z powiek spędzają zarówno u singli, jak i u par. Może powiem u par. Tutaj widać, że jakiś facet albo kobieta, ale nie, no mi się tutaj pokazuje facet, no. Facet trzyma jakąś tajemnicę w... Trzyma tajemnicę w tajemnicy, okej, okay, dobra. Po prostu ma tajemnicę, okej? Okay? Bardzo tego broni. Może generalnie rzecz biorąc widać, że sytuacja między Wami jest super, tak? Jest stabilnie i w ogóle rewelacja, ale jest jakieś kłamstwo ukryte, coś, o czym on nie powiedział. No nieźle. Kurczę, blade. Poczekajcie, muszę sobie to podokładać. Ej, jakie jaja. Dobra. Pan mógł mieć jakąś sytuację z kobietą z pracy, ale to też nie jest na takiej zasadzie, że on Was zdradzał. Nie, absolutnie. Ja bym powiedziała bardziej coś w deseń, że jakaś laska go podrywała, chyba że jesteście koziorożcem i podrywałyście żona tego. To jest na tej zasadzie dosłownie. I tyle. Ja powiem od razu, że facet, który jest w związku... Perusiu, co ty... Facet, który jest w związku, ma w dupie tą kobietę, która gdzieś tam go wyrywa. I mają po prostu w dupie. Mają w dupie. Tutaj widać, że jeżeli jesteś partnerką, tak, koziorożcem partnerką, twój mężczyzna ciebie kocha mega mocno i tutaj widać, że jesteś dla niego po prostu no, spełnieniem jego marzeń, ok? Już ci pokazuję. Z dwóch talii się pokazuje i cesarzowa, więc zobacz, patrz. To jesteście wy, cesarz, cesarzowa. Dziękuję bardzo. Ty jesteś spełnieniem jego marzeń. Ale tutaj widać babę, która jest piekielnie zazdrosna, wygląda za nim i w ogóle. Ja zobaczę, czy ona faktycznie ma coś tutaj do powiedzenia. Patrzenie z zazdrością na twoją kobiecą energię. Chyba że jesteś koziorożcem, który... taką zazdrością patrzy i jest tą osobą trzecią właśnie. Tutaj jest taka energia, że jest, jak mam to powiedzieć, czuję się odrzucona, czuję się zraniona, czuję się potraktowana, no jestem odrzucona, więc czuję się źle, ok? I tyle, ok? I teraz tak, widać, że się ktoś uskuteczni, nie o to mi chodziło. Ktoś się uzewnętrzni bardzo mocno, wyjdzie z pieczary, że tak to powiem. Myślę, że to będzie ta druga babeczka. No i to widać. Ale powiem jedno, jeżeli jesteś kobietą, osobą trzecią, tak? Tą osobą drugą, nie, no nie, ale tutaj, słuchajcie, wiecie co jest najśmieszniejsze, że tutaj się nie pokazuje romans. Tylko tutaj się pokazuje atrakcyjny mężczyzna, który spodobał się kobiecie w miejscu pracy, odrzucił ją i ona tego nie może znieść. To jest ten motyw, ale ja tutaj nie widzę romansu. Tylko widzę to, że facet się spodobał babce, odrzucił ją, bo miał ją w dupie. Ona dalej robi sobie jakieś nadzieje i tutaj jest wręcz obsesja i wkurwienie na maksa. Ale on nie chce tej, więc jeżeli jesteś partnerką, jeżeli jesteś koziorożcem partnerką, to
to bądź spokojna, bo jest dobrze, nic się nie martw. Jeżeli jesteś koziorożcem, osobą, która zwraca uwagę tutaj na pięknego mężczyznę i chce go, ale on nie chce ciebie, no to ci powiem, że on i tak nie będzie nic z tobą chciał. Ja pierdzielę, widziały, nie wiem, czy wy to słyszałyście, widziałyście, jak to powiedziałam, dosłownie do pani. Okej. Powiedziałam to do pani, która robi sobie nadzieję na kogoś, że on nie będzie chciał tej pani. Jeżeli jesteś koziorożcem, bo to jest kobieta, która chce zajętego mężczyznę, to od razu mówię ci, że on ciebie ma i będzie miał ciebie w dupie. O. I jak to powiedziałam, tylko inaczej, to świece zaczęły tam strzelać, więc to jest znak. Co jeszcze? Kobieta, która szuka okazji na to, żeby się wysprzęglić z czymś. Czy ona to zrobi? Jeszcze dołożymy sobie. Czy ona to zrobi? Poczekajcie, to za dużo kart wypadło. Ja nie chcę tyle. Czy ona to zrobi? Ale dzisiaj są długie czytania. No, zrobi to. Zrobi to. Zrobi. Zrobi, bo nie będzie się czuła po prostu dobrze i ona go chce i tyle. I zrobi go. Zrobi go. Zrobi to. Zrobi. A czy wy macie się tym przejmować? Nie. Z czym do ludzi, błagam. Dobra. Dziewczyny, bez lęku, nie bójcie się nic. Dobrze. Jeżeli chodzi o singli, singielki. No i tutaj. Jest ten sam motyw co u par, więc to jest ewidentnie jakaś połączona sytuacja. Chyba, że jesteś kobietą, która słucha dla koziorożca. To może być to bardzo związane z twoim koziorożcem albo z osobą spod znaku koziorożca, którą obserwujesz. No i tutaj jest dalej motyw. Mężczyzna, który nie chce kobiety. Kobieta się czuje odrzucona. Kobieta wychodzi z jakąś inicjatywą. Dołożę tutaj do singli singielek. Czy to będzie to samo? No ba. O! Oczywiście. No słuchajcie. Tutaj będzie takie uzewnętrznienie się w tym tygodniu. Ktoś się mocno w tym tygodniu uzewnętrzni i zakończy jakąś sytuację. Zakończy jakąś sytuację, to jest karta śmierci. Zakończy jakąś sytuację. Ktoś, kto w tym tygodniu wyjdzie do kogoś z wiadomością, bo poczuje się tak, ja chcę o to zawalczyć, to zakończy jakąś sytuację. Mhm. Tutaj jest wieża, więc... Okej. Więc przyjdzie do koziorożca jakaś wiadomość albo wyjdzie jakaś wiadomość. Od koziorożca. Jeżeli koziorożec jest potencjalną kochanką, chociaż ja tutaj tego nie widzę, nie widzę tutaj takich cudów na kiju, to ewidentnie jest tutaj takie wysprzęglenie się i wyjście z wiadomością. Także ktoś może tutaj puścić, że tak powiem, parę z ust. Jeżeli chodzi o sytuację... Nie, ale słuchajcie... Nawet sytuacja zawodowa tego dotyczy. Ewentualnie, gdybym już się miała przyczepić, to bym powiedziała, koziorożec będzie składał CV gdzieś, będzie pisał list motywacyjny. Pisze się teraz listy motywacyjne? Gdzieś będzie składana oferta pracy. Nie powiem wam, co widziałam przed chwilą. Magiczna noc, przyznam. Może to po tym, że byłam na cmentarzu, ale na pewno nie przyszło ze mną nic stamtąd takiego niedobrego, więc spoko. No i powiem wam tak, no ja tutaj nie widzę zbytnio żadnej innej sytuacji, nawet w finansach. Tutaj jest ewidentnie sytuacja jakiegoś koziorożca, który dostanie jakąś wiadomość albo napisze jakąś wiadomość do kogoś i się wysprzęgli z czymś, powie komuś coś z jakimś zamiarem rozpierdzielenia czegoś. Ale powiem jedno. Jestem ciekawa, jak to się skończy w okolicy tych zaćmień, więc nie będę sprawdzać. Chociaż może zobaczymy sobie, dobra? Mhm. Zobaczmy sobie jednak tą sytuację. Jak ta sytuacja się skończy, jeżeli osoba, kobieta napisze do kogoś. Nie podejmę. No powiem wam, to się musi wydarzyć. I tak, i tak. To się musi wydarzyć. To się musi wydarzyć, żeby coś ruszyło dalej.
i ruszy dalej. Ale jak ruszy, to ja Wam nie powiem. Słuchajcie, bo nikt, powiem Wam tak, tak jak się nie mówi o śmierci, tak ja mam prawo wybrać, o czym Wam nie powiem, bo widzę, że tutaj to są sprawy mocno karmiczne i one muszą się rozwiązać. I tyle, ale nie bójcie się, bo wszystko będzie dobrze. Moje drogie wodniki, Wy się pokazujecie w tym tygodniu w mocno energetyczny, w mocno magiczny sposób. Bardzo mocno, bardzo. I powiem jedno, tutaj się pokazuje jakiś powrót do przeszłości. Na zasadzie wodniki będą wyglądać kogoś z przeszłości. Będziecie dosłownie kogoś obczajać. Nieważne, czy to jest babeczka, czy facet. Ktoś, z kim jakieś mleko się rozlało, z kim była jakaś kłótnia, awantura. Ale ja tutaj, słuchajcie, z dwóch talii macie kartę cesarzowej. Więc jeżeli jesteście teraz na etapie tworzenia czegoś, na etapie rozpoczynania czegoś, albo jesteście w ciąży, tutaj są w ogóle kart matki, to ja mam tutaj więcej, ale kart matki, przyszłej matki. Przestańcie marnować swoją energię na rzeczy, które są pierdołami, na rzeczy, które już nie są istotne, na rzeczy, które no nie wyszły, to nie wyszło. Idźcie dalej. W ogóle tutaj się pokazuje dosłownie, idźcie dalej, nie siedźcie w tym, czego już nie ma. Po prostu. W ogóle tutaj tak samo, jeżeli wodniki zajmują się, nie wiem, manifestacją, magią też, już powiedzmy sobie to prościej, to nie marnujcie swojej energii na coś, co już nie ma znaczenia. Bo siedzicie w jakiejś przeszłości, co jest bez sensu. Przed Wami jest przyszłość, zwłaszcza jeżeli jesteście w ciąży. Zajmijcie się swoją ciążą. Tutaj się pokazuje mega zmęczenie, dźwiganie. Bardzo mi się tutaj kojarzy dźwiganie ciężkiego brzucha. Totalnie. Tutaj są wodniki, które są w ciąży, dźwigają brzuszek. Zajmijcie się swoim zdrowiem. Nie poświęcajcie energii na sprawy, które nie mają znaczenia. Matko Boska. Chroncie swoją energię. Trwonicie swoją energię na... bez sensu w ogóle. Jakby... Ja tutaj generalnie widzę sytuację z przeszłości, ale coś, czego już się nie da uratować, tak? Tutaj jest w ogóle ktoś, kto jest odwrócony od Was plecami, bo nie chce. Po prostu nie chce. To jest zakończony cykl, zakończona sprawa w ogóle karmiczna. Dajcie sobie spokój. W ogóle tutaj pokazuje się coś takiego. Weźcie kurde na luz. Zwłaszcza jeżeli jesteście przyszłymi mamami, bo tutaj się pokazuje cały czas ciąża. Bardzo mocno. Nieważne. Dobra. Nevermind. Single, singielki. Przepiękne karty. Przepiękne. Przed Wami nowy etap. Decyzje. Pójście dalej. Nie ma tutaj, wiecie, żadnych... Lovelace jest na pozycji przeszłości. Przed Wami są nowe początki. Musicie wybrać. W ogóle tutaj też się pokazuje wybór finansowy. Być może wybór mieszkania. Ale piękne wybory. Tak patrzę, Matko Bosko, co jest z tymi świecami. Piękne wybory. Wybory, które mają Wam, nie wiem, zapewnić cudowny byt. Tutaj nie ma się czym martwić. Single, rewelka, czytanie. Jeżeli chodzi o związki, może przyjść wiadomość, która gdzieś tam Was zwali z nóg. Może dotyczyć Waszego męża. Być może podejrzewać jego o zdradę. O flirt nawet. Kurczę, ale facet pokazuje, to nie jest moja ręka, nie? To nie jest moja ręka. On Was będzie po prostu tutaj no, zadręczał swoim zachowaniem. I teraz tak, cały czas się pokazują znaki, możliwości. Macie na coś zwrócić uwagę. Ale słuchajcie, nie tylko zdrada, nie tylko tego typu rzeczy. Chociaż tutaj się pokazuje kobieta z pracy, która zawraca mu głowę. Wy się boicie tutaj, że to weźmie i jebnie. Ale na razie jesteście w lękach. Czy Wy macie się bać? W ogóle tutaj się pokazujecie mega wkurwione. Mega. On tutaj przynosi pieniądze do domu, tak. Cały czas się tutaj pokazuje ciąża. Macie wyluzować. W ogóle powiem Wam jedno. Tutaj na karcie 9 kieliszków mam biedroneczkę. I słuchajcie, biedronka też jest zwierzęciem ochronnym. Poczytajcie sobie.
i przestańcie schizować. Tutaj się pokazuje tak dużo schizowania na temat mężczyzny. On oczywiście, słuchajcie, pokazuje się w pewien sposób w negatywie, ale wy też nie możecie non-stop się zadręczać jakimiś myślami, bo to jest toksyczne, niedobre i same sobie szkodzicie. Sami sobie szkodzicie. Finanse. Brak energii. Zmęczenie. Potrzeba odizolowania się. Partnerstwo. Ale tutaj partnerstwo, związek. Ja mam takie wrażenie, że mówię do wodniku, o, przed Wami nowy początek. Jeżeli Pani są w ciąży, może być chłopczyk. Ale kiedy musiałybyście zajść w ciążę, żeby było dziecko? Chyba albo rodzicie, albo dziecko Trygon Ognia. Chyba że teraz to dziecko zrobiłyście z partnerem. To dziecko albo lipcowe, albo lipcowo-sierpniowe, albo listopadowo-grudniowe. Wiecie? Patrzę, czy mi karta żadna nie spadła, będę musiała sobie potem przeliczyć, ale powiem Wam tak. Głowa do góry, przestańcie schizować, bo tutaj się pokazuje więcej schizowania i nerwów, aniżeli to jest Wam potrzebne. Wy potrzebujecie teraz spokoju, wyciszenia, zwłaszcza jeżeli jesteście w ciąży, ale nawet w tej ciąży potrzebujecie spokoju i wyciszenia, a nie wkurwiania się non-stop, bo to jest bez sensu, słuchajcie, po co Wam w ogóle nerwy? Wy się tylko nakręcacie. Tutaj tak samo, to nie jest zdrowe. Pomyślcie o swoim zdrowiu i tyle, nawet jeżeli nie jesteście w ciąży. Także, aha, jeszcze radę wyciągnę może dla wodnika, bo tym bardziej mam tutaj takie szczęśliwe. Ach, zobaczcie. Przecież to są, to jest po prostu nerw goni nerw. Rozumiecie? Nie mogę tego wyostrzyć w ogóle, ale zobaczcie. Uciekacie przed jakimiś lękami. Zacznijcie patrzeć na świat w taki, wiecie, pozytywny sposób, ciepły. Odrzućcie, słuchajcie, te jakieś domysły głupie. Same miecze, słuchajcie, tutaj nie ma co. Przestańcie w ogóle tutaj głowa do góry i nawet, wiecie, już nie podglądajcie tego partnera tak maniakalnie. Jeżeli coś jest, jeżeli on ma coś na sumieniu, jeżeli ktoś ma wyjść, to wyjdzie i tyle, ale zostawcie to po prostu. Szkoda Waszych nerwów, a strasznie się w tych nerwach pokazujecie, nie ma co. Dobra, lecimy do rybeczek. Moje kochane ryby, Wy macie mega dziwne czytanie. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale dobra, postaramy się. Główna energia, bardzo dużo pracy. Bardzo dużo pracy w miejscu, w którym nie jesteście doceniani, doceniane. Nie ma perspektywy awansu. I Wy zaczynacie dochodzić do tego, że faktycznie tutaj nic nie ugracie, ok? I Wy jesteście teraz w takim momencie przejściowym, na takiej zasadzie, że że rzeczy się dzieją po to, by doprowadzić Was do jakiegoś mega zajebistego początku. Zwłaszcza zawodowego. Zwłaszcza, jeżeli jesteście w takim momencie, że nienawidzicie swojej pracy, to jest właśnie ten czas. Cały czas muszę kontrolować świece. Przepraszam, że tak się odwracam. Wy musicie... bo Matko Boska. Wy musicie kontrolować. Nie, nie o to chodzi. Wy jesteście w takim momencie, że myślicie, że nie wiecie, co dalej z tą pracą, nie wiecie, co dalej z Waszą sytuacją finansową, choć może to, ale słuchajcie, wszystko zmierza do tego, żeby było Wam to, o Jezu, jak mój piesek leży na pleckach i mam brzuszek do góry, Perusia, o Boże. W każdym razie, ach, piękne. W każdym razie, słuchajcie, no tutaj ewidentnie widać, że czeka Was jakaś odmiana i coś nowego w finansach. Być może nawet własny biznes. Wow. Nieźle. Jeżeli chodzi o uczucia, nie no spoko, tutaj nie ma co. Ale jakby tutaj u Cindy może być takie poczucie, kurczę, chciałabym kogoś mieć, tak? Widać, że tutaj jesteście po jakichś przejściach. Po jakiejś emocjonalnej rozpierdusze i generalnie rzecz biorąc widać, że tutaj chcecie, żeby coś się wyprostowało. Okej? Okay? Ale jeżeli chodzi o singli, to jest taki czas, w którym warto by było postawić jednak na
może terapię nawet, słuchajcie, tak, po to, żeby dojść do siebie, bo widać, że wy chcecie rozpocząć coś nowego, ale to jest jak wejście z deszczu pod rynnę. Po co macie rozpoczynać nowy związek, jeżeli teraz się czujecie beznadziejnie w swojej sytuacji emocjonalnej? Jest do dupy po prostu, to widać, widać naprawdę, że wam jest po prostu źle, że wszystko jest w zastoju, że gdzieś tam emocjonalnie czujecie się po prostu gorzej. A już chcecie włazić w nowy związek, ale po co? Poczekajcie. Najpierw warto by było uleczyć te rany, które się ma. No, tutaj nie ma co włazić w nowe relacje, póki nie jesteście gotowi, gotowe, bo tylko sobie narobicie syfu. Jeżeli chodzi o pary, może przyjść jakaś wiadomość, która was bardzo zaskoczy. Może być to wiadomość o rozwodzie. Ale możecie wypowiadomić o rozwodzie partnera, bo gdzieś tam możecie kogoś poznać. Ale uwaga na te nowe początki. Rybki mają to do siebie, że po prostu kochają cały świat, słuchajcie. Jak wagi. I ufają, i są czułe, i kochane, i w ogóle. Ale uważajcie na te nowe początki, ok? Bo tutaj widać, słuchajcie, przepraszam. Widać to, jeżeli jesteście w romansie, że jeżeli wy w ten romans, w sensie, jeżeli popchniecie ten romans dalej, by to był związek, to wam z tego nie wyjdzie związek. Przepraszam, że to wam mówię, ale muszę wam to powiedzieć, nie mogę wam tutaj ściemniać. Z tego żadnego związku nie będzie. Wręcz widać, że, Boże, mam jedną świecę parafinową zapaloną, a już mi boli gardło, zaraz ją muszę zgasić. Widać, że jeżeli wy pójdziecie z tego romansu w związek, to no to, to dupa, to jest źle ocenione. Ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego wy tutaj źle to oceniłyście, bo no nie wiem, chyba że nowy początek z beznadziejnym partnerem, ale to partner musiałby was faktycznie źle traktować. Tutaj nie ma żadnych takich przesłanek, żeby tutaj była nie wiadomo jaka przemoc, słuchajcie. Ja tutaj widzę po prostu taką sytuację, że rybeczki się bardzo zadłużyły, ale to jest do dupy. I teraz tak, jeżeli to jest z kolei w drugą stronę i partner rybeczek, mąż rybeczek się w kimś zadłużył i chce tutaj rozpocząć nowy początek po trupach po prostu do celu, no to też widać, że to nie wyjdzie. No, no to tyle. No ja wam rybeczkom po prostu w to nie radzę wchodzić. Jeżeli będziecie mądre w tej sytuacji, to posłuchacie. Ale jeżeli jesteście... Jeżeli macie partnera, który gdzieś tam robi was wała i to wyjdzie, to po prostu no, no niech się uczy, ok? Tutaj są wskazówki dla rybeczek, a nie dla, no, dla marnotrawnych mężów. Ok, no i chyba tyle. Tutaj się pokazuje naprawdę taka sytuacja, że my jest rozczarowani kim. Zastanawiamy się nad tym, czy nie zostawić tej sytuacji. I tyle. I słuchajcie, nawet niektórych rzeczy nie należy się trzymać, bo niektóre rzeczy po prostu mają odejść z waszego życia i tyle, ok? Także tak to wygląda, więc głowa do góry, kochani. Słyszycie, ptaki już śpiewają, a już prawie ranek. No i tyle. Słuchaj, i teraz hit będzie, bo w sytuacji zawodowej pokazuje się wiadomość ze strony mężczyzny albo do mężczyzny, i ta wiadomość przynosi totalną rozpierduchę. I teraz tak, już nie czepiając się spraw uczuciowych, w sprawach zawodowych, rywalizacji z jakimś mężczyzną. Nawet jeżeli jesteście kobietami albo z kobietą w męskiej energii, no mam wrażenie, że wygra ta silniejsza, ten silniejszy. I tutaj coś wam odpadnie. Okej, okay. Ja zobaczę sobie co tam dalej, bo tutaj jeżeli chodzi o takie partnerstwo zawodowe, to tutaj jest zerwanie jakiejś umowy po prostu. I tutaj widać, że są rzeczy, które są szemrane, są rzeczy, które są po trupach do celu robione. Wy się czegoś dowiecie w tym tygodniu, was to zwali z nóg. Ewentualnie, jeżeli jesteś rybką, której partner albo podejrzewasz go o coś niefajnego względem ciebie, albo wiesz, że faktycznie twój partner coś robi, no nieważne, czy wiesz, czy nie wiesz, przyjdzie wiadomość o tym i możesz się po prostu poczuć gorzej w związku z tym. Możesz się poczuć oszukana, oszukany. Będzie to bardzo zaskakujące i uwaga, proszę nie płynąć od razu w używki, w żaden alkohol. Nie, nie pijemy, nie bierzemy, nie palimy nic. Nie, absolutnie. Pokazuje się, no pójdzie w takie totalne stany, odmienne stany świadomości. Przestańcie, bo
bo to Was do niczego nie zaprowadzi, a jeszcze cofnie. Jeszcze Wam zepsuje komórki szare, słuchajcie. Nie, nie, zostawcie to, że w ogóle mówię Wam, pokazuje się tu jakieś rozczarowanie i pójście po prostu w używki. Także rybki, wiecie, czego macie nie robić. I tyle. Ja dla rybek jeszcze zobaczę. Ja dla rybek jeszcze zobaczę, co będzie po otrzymaniu tej wiadomości. No to w tym tygodniu są znaki, które mają super, na przykład chyba baran. A są znaki, które mają po prostu takie rzeczy. Dobra, więc patrzymy w takim razie, co będzie po tym, jak rybki otrzymają tą wiadomość na temat partnera. To tylko do tych rybek, co mają otrzymać, dobra? Bo... No, powiem Wam, że gdzieś tam to Wasze bezpieczeństwo legnie w gruzach. Ale to nie jest tak, że Wy będziecie, zwłaszcza kobiety, że Wy nie dacie rady. Wy macie po prostu uważać na to, żeby nie stosować żadnych używek, które mają, potencjalnie mogłyby Wam pomóc. Będzie przy Was kobieta, bardzo ciepła, bardzo rodzinna, być może matka. Ona będzie wspierająca. Mężczyźnie będzie postawiony ultimatum, żebyś się ogarnij. Ale powiem Wam jedno, i tak się dla Was to dobrze skończy. Tak czy inaczej. Po pierwsze, po drugie, po trzecie, po któreś tam, to musi się wydarzyć. To jest sytuacja taka... To musi się wydarzyć. Jest ta wiadomość cały czas. Dobra, jeszcze zobaczę, jeżeli pytam o związek, co będzie za tym związkiem z ukochaną osobą po otrzymaniu tej wiadomości. U wszystkich jakaś wiadomość jest. Nie no, może nie u wszystkich. Głupoty gadam. No mężczyzna powie, że to nie jest jego ręka, ale... kurwi się. I jeżeli ktoś Wam powie coś na temat Waszego partnera i będzie to, no gdzieś tam to Was rozwali, to ja nie życzę osobie, która z nim stanie w ogóle, że tak powiem, oko w oko. Nie życzę tej osobie w ogóle tego, bo tutaj się pokazuje naprawdę totalny ogień. Co się wydarzy, jeszcze zapytamy. No generalnie widzę, że dla Waszego partnera i tak jesteście, że tak powiem, całym światem i spełnieniem marzeń, chociaż możecie je czuć inaczej. Powiem Wam jedno, niezależnie od tego, jakby dzięki temu będziecie mogli ruszyć dalej, czy bez, czy razem. I to mówię już do tej specyficznej grupy rybek. Ale ja myślę, że razem pójdziecie. Ale powiem Wam jedno, z tego wyjdzie taka inba. Wiecie, co to jest inba? Afera, kłótnia. To mówię do osób, które nie wiedzą. Dobra, więc proszę się nie obrażać. Z tego wyjdzie taka afera, że ja naprawdę nie życzę osobie, która dowali do pieca w tej sytuacji. Ma przesranę. No nieźle, kochani, nieźle. Słuchajcie, na dzisiaj kończymy. Kobieta znak ziemski, od razu mówię. No nieładnie. Dobra, albo kobieta z pracy. W takim razie życzę Wam udanego tygodnia. Pamiętajcie, że wszystko będzie dobrze. Co by nie było, wszechświat działa tak, żeby było to wszystko dla Was jak najlepiej. I głowa do góry. Całuję Was mocno. I ja Wam mówię, że wszystko będzie dobrze. I macie się nie martwić. Także to tyle. Tygodniówka wyszła rekordowo długa. O matko, wiecie, która jest godzina? Jest ranek. Ja to nagrywam od 2:30. I nagrałam to tylko dlatego, że poszłam spać bardzo, Boże, poszłam spać wcześniej, obudziłam się też wcześniej i dlatego funkcjonuje tak jakoś, ale ja się jeszcze pójdę przespać, zdrzemnąć, tylko coś nagram jeszcze na TikToka, na Instagram. No i to chyba tyle, ściskam Was, oczywiście zachęcam do obserwacji mnie na innych portalach, no i to tyle. Całuję, ściskam i ślę buziaki. Udanego tygodnia, pa, pa.